Zapraszam na film Dom w Lipiennikach, budowa systemem gospodarczym. Siema, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się kończeniem komina. Tak jak widać, więźba już jest zrobiona. Szczyty zdążyłem już postawić. Teraz zostało właśnie tylko dokończyć komin i zrobić obwódkę dookoła ze styropianu, żeby ekipa mogła zrobić też podbitkę. Żeby już zapomnieć całkowicie o temacie dachu. Tak jak widać, płatwie są podbite na ścianie. Szczyty murowałem już po więźbie, jak już więźba była gotowa. Skosy były wycinane na bieżąco, bo ciężko byłoby tutaj podejść między krokwiami z piłą. No, tak jak widać, nie wyszło to najgorzej. Linia jako taka jest. Na mur jeszcze przyjdzie tutaj 10 cm styropianu, żeby się zmieściło pod folią, pod membraną. I co? I tutaj tak samo będzie leciało wszystko do tego poziomu. Do poziomu krokwi. Styropian dookoła na szczytach. To będę też działał w tym tygodniu. Nie wiem, czy się uda nagrać z tego materiał, bo to też będzie pilne bardzo. Nie będzie za dużo czasu. Towar już mam wniesiony do góry. Tak więc zaprawa już jest. Lecę tylko rozrobić kit do rur, znaczy do wkładu ceramicznego i lecimy dalej z tematem. Tak jak widać, wszystko idzie tak jak było wcześniej, z jedną małą zmianą, że tutaj dodatkowo jeszcze udrażniam te otwory w celu zazbrojenia później całego komina. Przepycham sobie zaprawę z fugi, ona sobie zleci, zatrzyma się gdzieś tutaj na tej fudze, no i stąd będziemy zbroić komin do góry nad szczyt do samego końca prętami. Akurat mi dziesiątka została żebrowana. Zalejemy to rzadką zaprawą, w sumie to praktycznie samym cementem rzadkim, i włożę pręty w te otwory. Tak więc myślę, że to powinno zdać egzamin. No i tutaj jeszcze lecimy oczywiście kanał wentylacyjny, kanał tutaj powietrzny i cała reszta bez zmian do samej góry.
spada od dachu. Jedna strona już jest położona folia. Coś tam załacone. A mi zostało jeszcze tylko rozebrać czapkę, szalunek. Nie nagrywałem tego już, bo nie było czasu, trzeba było to na szybkiego robić. Więc tak to wygląda. Tu na górę jeszcze przyjdzie jeden kołnierz ceramiki kolorowej. Tu jest góra obizolowana, wylatowana. Czapeczka jest wylana no co najmniej 5 cm, tak z plusem, trochę więcej jak 5 cm na równo. Do tego przyjdzie obróbka jeszcze z blachy. Tak więc tak to wygląda. Obróbki już nie będę ja robił, tylko dekarze. Ładnie spadło, elegancko. Płyta zatarta, kominek jest luks, trochę ślisko. Próbujemy tą gąbkę wyrwać, chociaż pewnie się nie uda. Jeszcze mam tak. To jest wentylacja do zaciągania świeżego powietrza do kotła. Dwa otwory. A tutaj otwory wentylacyjne też oczywiście na przelot. Tu do kotła jest z dwóch stron taka sama kratka i te same kratki też pójdą takiej samej wielkości tutaj na wentylację. Tak więc z budowy komina to było na tyle. Pozdrawiam. Jeszcze dogrywam na szybko. Pianka już wyciągnięta, tak więc wkład ceramiczny jest oddelatowany. Nie jest zalany na sztywno. No i tutaj do góry przyjdzie jeszcze kołnierz. Taki ceramiczny. Wkład będzie docięty na odpowiednią wysokość, żeby sobie wszystko ładnie siadło i ładnie wyglądało. Betonik oczywiście na czapę był zalewany z kruszywem mocny. Jakiej klasy nie wiem, bo to wszystko było robione z betoniarki, ale na pewno jest mocny. Zresztą widać, ładnie zatarta powierzchnia u góry, wszystko cacy. Teraz czekamy tylko na obróbkę blacharską i na resztę połaci.